Będzie gówno. Krupiąca! O nie! Nie, krupiąca! Bardzo ładnie, ale jesteś boostowany w tym cosplayu przez Oliwkę. Mogę oficjalnie powiedzieć, że kanał Rybson LOL Podłoga został oficjalnie najczęściej oglądanym kanałem w październiku na polskim Twitch TV. Tak posprzątałem w pokoju. Patrz. Tak posprzątane. Czyściutko, nie? Że to Oliwka zaraz nie wiesz, będzie przypał. Jakiegoś na golasa. Musi uwierzyć na słowo. Wszystko posprzątałem. Z rańca. Gdzie kostym? Czy nie do rana się w tym? Co ty p***cie? Robimy opening, widzowie. Biorę nóż. Widać? Tu jest gdzieś adres? Na pewno? Fajne pudełko. No, otwieram. A to... Kurde, muszę to jakoś... Może tu na krześle? No otwieram. Trzeba tu otwiera. Jak to się otwiera? Od dołu. Kurwa. Aha, patrzcie, dobra, dobra, wiem. Nie będę tego rozrywał, ty. A to trzeba wyjąć chyba. Kurwa. To trzeba zdjąć chyba. Dobrze myślę, widzowie? To trzeba tak... O, bez kitu. Ale śmierdzi od tego. Takimi żygami. Tego już tak nie otworzę, chwila. Na fotelu to miałem. Da uwagę, otwieram. Kurwa, znowu misiek? W sumie to trzeba było to nie rozrywać, to jest to sprzedał kiedyś, za 30 lat. Ma drugi misiek już, worksowy. One wyglądają tak samo, tylko bez tego. Tylko inną czapkę mają. Kolejny misiek. Championship Teamo Exclusive. Dobra. Ale je... Do tego tak, ale śmierdzi ten Teamo. Ło Boże. To Nino taką główkę ma. A nie, ty, czy... O kuźwa, what a shit. Ale śmierdzi! On śmierdzi jak śmierdziele, ale cuchnie! Spoko, fajne. Jakieś takie coś. I pucharek. Ej, fajne. Ja lubię takie bajerki. I to wszystko? Jeszcze czapka. Czapka? Ej, to oni dają co roku to samo. O, to jest lepsza, to jest taka... Bo ta była taka, wiesz, taka ten, a tu ma takie te, przewiewne taka. Ej, fajne nawet. Za twoje jedna jest tak. Ale spoko, fajna. Dam na boba. Chyba tyle, ale fajne pudło, nie? Kumioraty, fajne pudło. To pudło idzie tutaj w takim razie. Nie no, jak wstyd na taką firmę. Musi pamiętać takie coś. Ja wiem teraz jak to zabrzmi, ale takie coś, to pudełko, to myślę, że tak ze 150 dolarów kosztowało, nie? Pamiętaj, lepszy rydz niż nic. 125 euro, no. No właśnie, no. I to dostał pewnie każdy partner, więc tak, i tak dalej, so on, więc jakby... Ja dziękuję. Bo, widzisz, jakby nie chodzi o to, żeby bo nie wiadomo jaki ten. To jest taki gest. To jest taki gest i pamiętaj, że to dostają wszyscy League partnerzy, więc to dostał Kubon, Arquel, Overpo, ja, nie wiem, Lewus, wszyscy dostali, więc to jest najważniejsze, że wszyscy dostali to samo. Ja jestem komunistą rajotowym, nie? Wszyscy powinni dostać to samo. Ile czytałem lektur w szkole? Oj, kolego, myślisz, że właśnie to myślałeś, że mnie zagniesz. Ja przeczytałem takie lektury, których i praktycznie nikt nie przeczytał pewnie na czacie. Ja przeczytałem tak, całego pana Tadeusza i to jest fakt. Przeczytałem całego pana Tadeusza, mimo tego, że z niego rozumiałem. Przeczytałem co jak moja mama pytała. Mama mnie pytała, przeczytałem całych krzyżaków, bo mnie tata pytał. Ale to wszystko w gimnazjum, więc to myślałem tak wypi***one. Ale wszystko w gimnazjum było. Mega takie książki, no myślę, że niedużo ludzi przeczytało to. U mnie z klasy dosłownie nikt nie przeczytał krzyżaków. Nikt. W gimnazjum. Dobra Fifi, to ja lecę, dzięki za spotkanie i... A w niedzielę? Dobra, to spotkajmy się tutaj nad Wisłą w niedzielę. Na razie, dzięki. Okej. Okay. Spodziewałem się, że taki będzie koniec tego filmu. Ale to chyba każdy świadomy człowiek jest, każdy taki bardziej znajomiony z tym człowiek jest świadomy tego, że jak masz depresję, to nie jest tak, że siedzisz całe dni i płaczesz, albo na przykład nie możesz stać z łóżka. W sensie nie zawsze. Tylko czasami wygląda to właśnie tak, w taki sposób. Depresja to nie jest taka trochę choroba XXI wieku w sumie? Ale pamiętajcie chłopaki, nie możesz się samodiagnozować, nie? Jak ktoś czuje, że ma problem, to nikt nie robi tak, że no mam depresję i siema. Trzeba udać się do specjalisty przede wszystkim. Jak mamy podejrzenie u siebie tego, że możemy mieć depresję, to trzeba, wiesz, udać się do specjalisty. Bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to tak zabrzmi dziwnie po tym filmie, ale w wielu przypadkach wydaje mi się, że niezdiagnozowana depresja, tylko taka samodiagnoza stawiana, służy jako wymówka często. Tak, wy wiecie o co chodzi, tak jakby, że ziomek na przykład ma gorszy humor czy coś, nie ma motywacji i już myśli, że ma depresję. No, czyli nie można to bagatelizować, nie? A to się można sobie wkręcać różnych rzeczy. No, real czy nie? Tak, w sensie wydaje mi się, że dużo ludzi się samodiagnozuje, jeżeli chodzi właśnie o depresję. Czyli nawet inne jakieś bordery albo coś takiego.
Tak a propos tego filmu spotkałem dziomka, z którym grałem w jednym klubie. Robił całą atmosferę, nigdy go nie widziałem smutnego. Dowiedziałem się, że ma depresję, dwa próby samobójcze i dług na 300 kasadgę. Nie widziałem go 5 miesięcy. No, to smutne. No to też nie jest tak właśnie, że wiesz, przecież wydaje się, jak się widz o tym pisał właśnie, że młodzi są tego świadomi, że to nie jest tak, że zwłaszcza, że człowiek z depresją tak chodzi cały czas smutny. Tylko na przykład taki wesoły ziomek też może mieć depresję. To chyba bardziej taki starszy osób musi trafić, nie? Ten film, tak to mi się przynajmniej wydaje. Każdy ma w domu jakieś obowiązki. Ja a propos tego, to stary, wczoraj na czacie Uksa taki przygłup był, ja p***dole. Co on do mnie spamował w ogóle, była jakaś gadka, o czymś nie pamiętam, i on do mnie spamował, że ja się nie powinien wypowiadać na temat związku jakiego, bo gram w LoL'a dziennie, bo streamuję dziennie po 12 godzin. I teraz gość tam jak się pisał, że to przecież moja praca, a on odpisał coś w stylu, że że miałem chodzić na siłownię i nie chodzę, to jako argument w ogóle jakikolwiek do tego, i że nawet do sklepu nie potrafię pójść, bo Oliwka musi chodzić. Like, fuck. Gdzie tu logika? No oczywiście, że każdy ma obowiązki, no nie wiem. Nie, to jest nie, serio. Bo ja wiem, że wy trolujecie, ale jest taki pewnie jeden widz, który myśli naprawdę to jest real i potem tak mu się światopogląd formuje. A kiedy mam chodzić do sklepu? Ja pójdę do Żabki niekiedy, jak coś potrzebuje, jak ona streama. To jest, nie, to, nie, ja mam wrażenie, dobra, nie, dobra, nieważne, bo widzę, że jesteś uk***orzy, tak samo chyba. Ten Bukas jakby wrzuca spoko shoty, w sensie no po prostu wrzuca odcinki, tak, z Kamilem, ale on i tak tego nie monetyzuje w dobry sposób, bo i tak mógłby mieć lepszych sponsorów i tak dalej, więc ja się dziwię na przykład, że tego, że nawet takie, wiesz, shoty ze streama, nie? Ale to dobrze, że Mamon go zgłosił, oczywiście, że jeżeli to zrobił, to znaczy ty chyba czy nie jesteś tego. Jakiś pier... Ty powiedziałeś, że tego nie zrobiłeś, ale ja bym no stary, zgłosił. Gdyby tak było, to on by kanału już nie miał, rozumiesz? No tak, ale ja bym to zgłosił. Nie, on nie pierdolił, no bo ty, a może ty zrobiłeś mnie teraz pierdolisz na minę przygłupiej. Śmieszne, śmieszne. Ej, Ola, chodź, wylosujemy na kole fortuny, co jemy! Ostatnio to zrobiliśmy i nawet spoko wyszło. Bo jak nie ma, nikt nie ma na nic ochoty, to można coś wylosować, no i siema. Na rybsanownie chodź, no siema, cześć. O Jezu, ale gardło zryte, no. No i nieco raz jemy, jemy śniadanie czy jemy obiad? Nie wiem, no obiad chyba, nie? No chyba obiad, no to nie wiem, a ramen? Dobra, z pacją się losuje? Będzie gówno. Chrupiąca! A nie! Nie, chrupiąca! Tylko nie chrupiąca! Tylko nie chrupiąca, nie lubię mortadeli! Do końca jeszcze raz! Babunia! No to go babunia, to nie, zamówisz to? Nie. Nie. Restauracja babuni, ja jej nie lubię. Kurwa. Ja w sumie też. Ja chcę jak coś... Ej, dobra, może celet story po prostu? Czyli babunia odpada, tak? Chrupiąca? Nie. No to wy... Na chrupiącą i babunię. No dobra, kręcimy dalej. Subway? Obok było Salad Story, więc może Salad Story? Nie, nie jest Salad Story. No dobra, niech będzie Subway. A chcecie jeść Subwaya? No. Tak? A tobie? No Subway jest taki spoko, nie? To go Subway, czy kręcimy dalej? Dobra, to kręć jeszcze raz i po prostu jak będzie jakieś gówno, to Subway, a jak będzie coś lepszego, to... Chińczyk, o! O Jezu, dobra, to Subway. Aha. No dobra, to ja chcę kurczak teriyaki, ale bez takich ostrych rzeczy, żebym potem zgagi nie miał, dobra? Bo tak to mam zgagę. Okej, okay, spoko? Okej, okay, spoko, ok. A że Ultraliga ma własnego TikToka? Ej, powiem ci tak, ani razu mi się nie wyświetlił TikTok Ultraligi, ani razu. Okej, okay, fast one, solve this equation, mathematical equation, solve this. How much is it? Quick, PDD. We can see. 2 plus 2 times 2, how much is it? 2 plus 2 곱하기 2는? 2 플러스 2 곱하기 2요? 8 8 No! No, it's six! Well, thank you very much! Yeah! Bye! Ja, kurde, to jest żałosne z jednej strony, ale z drugiej strony jest to kurde śmieszne, bo mi się nie chce oglądać 10 wywiadu o tym, jak wiesz, o co sądzisz o tym przeciwniku, co sądzisz o tej serii, kto teraz najgorszy, kto teraz najlepiej, to bez sensu, ale z drugiej strony to tak skręca, kurde. Ale wyobraź sobie, stary, że w ogóle przychodzi taki Koreańczyk, myśli, że pogada sobie, kurwa, wiesz, pogada sobie o grze, czy coś w tym stylu, a on, kurwa, przychodzi i musi rozwiązywać jakieś zadania matematyczne. Got him, guys! Got him! Let's go! No,
nawet śmieszne, nie? Hacz jest tak odklejony, mi się wydaje. Hacz jest tak. Marczyński napisał, a gdyby tak wrócić z drużyną do Ultraligi? Gdy Marczyński wrócił do Ultraligi z potężnym rozstaniem z najlepszych polskich agentów, to byłoby najlepsze, co może się wydarzyć dla nas pod względem sportowym. Ultraliga w Europie osiągnęła najwięcej, gdy dwa równe teamy ciśnęły się nawzajem przez cały sezon. Kciuki trzymane. Odezwałem się do Marcina PW? Przecież Marczyński jest useless, w chuj. No one care, no one gives a f**k about Marczyński. Ludzie teraz pewnie nie znają Marczyńskiego. Ktokolwiek by się przydał, nie? Dobra, słuchaj tego, pa! Ja wczoraj tak zrelowałem Haciego. Zrelowałem, pa. On napisał takiego długiego posta, patrz. Emerytura Flasha to obawiam się początek pewnego trendu. W tym sezonie w RL pensje spadają, a w dużej mierze obrywa się właśnie trenerom. W RL nie są ani trochę rentowne obecnie, a sytuacja jest coraz gorsza. Teraz coaching staffy znów będą coraz mniejsze. Często zobaczycie jednego głównego trenera bez asystentów. W rezultacie pracy łatwiej jest dostać paru osobom wchodzącym niż tym, które już na scenie działały. Bo taniej, a na asystenta nie ma pieniędzy. Drużyn, które płacą pieniądze, z których można się utrzymać, będą z dorosłym człowiekiem niestety coraz mniej. Mało tego, coraz rzadziej drużyny nawet z LEC chętne są płacić duży baja, odpowiedzieć 100 tysięcy euro. W rezultacie teraz ten potencjalny revenue stream też się zamyka. Wydanie ligi czy nawet MMA Masters nie przekłada się na pieniądze dla organizacji. Wiele drużyn likwiduje w tym momencie gaming house, a nas zastępuje sporadycznymi bootcampami. Obawiam się, że wiele osób będzie decydować się przez to wszystko na odejście ze sportu, bo ciężko się będzie w nim utrzymać. A być trenerem ciężko jest tylko po godzinach i po normalnej pracy. Uwierzcie mi to, cholernie absorbujące danie. Brzmi to dość pesymistycznie, ale trzeba liczyć na to, że w ekosystemie nastąpią zmiany. Mówiąc w skrócie, nie ma marchewki, nie ma po co mieć drużyn, nie ma jak na tym zarobić, nie ma po co inwestować więcej, nie ma wiele do ugrania. I drużyny, i Riot Games będą musiały szukać alternatywnych sposobów na zarobek. Myśleć o tym biznesie inaczej. Jak dokładnie? To jest właśnie to pytanie za milion dolarów. Jedno jest pewne, jeśli będzie dalej tak jest, to będzie tylko gorzej. Teraz ja przychodzę, patrz, pum, z relem. Największym problemem jest to, że masa bogatych zajawkowiczów w przeszłości zaufała nieodpowiednim ludziom, którzy po prostu ich wykorzystali i budżet został przepalony na organizację bez jakiegokolwiek pomysłu. Dodatkowo trzeba dodać, że większość trenerów w RL-ach to wyłącznie słupy, które ciągną siano z budżetu, póki ktoś się nie zorientuje i ludzie boją się inwestować w jakiś niesamowicie rozbudowany coaching staff, kiedy mogą wpakować to wszystko w graczy. Idealne rozwiązanie dla Riot jest inwestowanie w trend, który pokazał nam Kameto czy IBA i wspieranie tego typu projektów. Bardzo proste rozwiązanie, które jest niesamowicie skuteczne. RL? Taki rel i Delor wtedy pisze do mnie tak. Powtarzam to od zawsze. Trener to nie tylko osoba, która uczy zawodników grać w danym zespole, w daną grę, ale też ogarniasz od wszystkiego i przede wszystkim znak stopu w wielu sprawach i konfliktach. Bez trenerów mnóstwo rosterów nie dałoby rady nawet dokończyć sonu bez walk. No ma niby racji trochę, ale nie znaczy, że chłopy nie są słupami. A werłopy to tyle słupów. No co? Tak się ubrałaś, to teraz masz? Dobra. Mam krzyż w razie czego, jakby było strasznie. Otwieram. Idziemy przed otwieramy? No. Zapłaciliśmy za to 8 stów. Zapłaciłem. Adresu nie ma chyba, załazaliśmy. 8 stów! Rozumiesz to? A daj nóż. Mam nóż, uwaga. Ej, dobra, w razie czego jest stream, więc jak ty nie zrobisz tym nożem... Ale ja nigdy ci nie zrobię noże, co ty Nie? A mam powiedzieć za widzów? Mam powiedzieć co? Za widzów? No powiedz, no. Okej, okay, uwaga, czy słyszycie mnie? Napiszcie, czy mnie słyszycie. No nas dosłyszą. Dobra. Ja się boję noży, bo mam traumę z dzieciństwa. On stał tak przy mnie z nożem i ja do niego podeszłam, a on do mnie tak... Nie, ty tam jesteś tak traumatycznie, miałem jakiś popierdolony. Bo jesteś! Nie! Jesteś! Uwaga! Bo to nie było tak, że ona stała tu tak obok mnie. Było! Ja stałem na drugim końcu pokoju, że tak. Ja się straszyła. Nie, było tak, że ja stałam obok ciebie. Nie, Ty zamówiłeś żółte włosy. To dla mnie! Ty masz takie. Te perukty kosztowały. Dobra, uwaga. Ja nigdy nie nosiłam, nie wiem, ja też nie, ja też nie nosi peruk, ja też nie nosi. I ty masz to ubrać, tak? No, wyglądała trochę kappa prać. O kur... Na zdjęciu lepiej wyglądały. Co? Pan jak to wygląda? What the fuck? Ej, te włosy miały zupełnie inaczej wyglądać. Ty wyglądasz jak idiota. Przecież ja wyglądam jakby był k***a co najmniej jakimś stripteaserem. Albo nawet gorzej. Ty gorzej wyglądasz, k***a. Kole zaneczko. Patrzcie, jestem skamowany, przesuń się. Chodź, pokaż włosy. I teraz k***a patrzcie na to, nie? To są jakieś jajca, patrz! Ja p***ole, 400 zł! Dobra, idźcie teraz ty przebieraj, ja startuję streama. Reklamację składam! Stary spodnie, patrz, no to jakościowa taka kupa. Ja p***ole, a ja teraz patrzę jak ja miałem wyglądać. Mieliście tak wyglądać. Zobaczymy jak się starzeje. Ale ta peruka się jakoś tak ciężko zakłada. Czy ja tak wyglądam? Es real. Jest ze mnie beka na konfie pewnie, dostaję wiadomości. Na mesku. No, wyglądasz zajebiście, no kudłaty. Stary, ten kanał to jest jakieś totalne gówno. Stary, jak ja mam to założyć? Co, nic nie widzę?
mnie ośmieszasz, na coś zgadzam. Ale przecież to nie jest ośmieszanie, tylko się bawimy wspólnie, daj, teraz... Ja się kurwa zamiana, i teraz odzorujemy tą scenę, z lewy dolny. Ja robię tak. I robimy screena i wysyłamy do Manich i bierzemy udział w konkursie i wygrywamy 500 zł i wychodzimy tylko 300 na minus. Plus fan widzów. Weź. Nigdzie tego nie wysyłaj, nie rób wstydu na Polskę, proszę cię. Tylko, że masz stanik? Mam. Dobrze, no to no musisz tak się oprzeć, widzisz tak, o. Ja to sobie... Nie, to sobie... Zrobić coś screena? Nie róbcie, proszę. No musimy wziąć udział w cosplayu... W konkursie cosplayu Mylin. Ej, no widzę, żeś wracała! Widzę, żeś wracała, musisz wrócić! Widzę, wszyscy wracaj! Zrobiliście screena? Zrobiliście screena? Dajcie screena na PW, wyślę do Mylin na Discord, żeby chociaż 500 wygrać. I łapkujcie najlepiej komentarz. Ja załóż perukę oliwki, daj mi swoją perukę! Ej, nie no, wyglądasz... Moim zdaniem wyglądasz całkiem hot. No to mogę dać ci rogi tutaj, normalne? O! Git? Za szeroko, tak? Nie no, git jest! Powiem tak, gdybym Makima miała... Czarne włosy, wszystko byłoby prostsze. Nie jest Makima, to jest Power. No to Power. Ej, ostatni raz się zgadzam na jakieś anime. No dobra, no przecież śmiesznie, było, gdzie się pośmiali, narzekaj. Jak założyłaś tą za głowę? No właśnie, ja tego nie mogłam założyć, bo to potrzeba dwóch ludzi, bo tam jest taka ten. Na czymś wieść Artura, jak wyjdzie z domu. Weź mi to załóż. A to od przodu właśnie zakłada perukę. Tak, ale... No dawaj od przodu, no od przodu. Aha, no nie wiem, no to był tak głos do góry. No to jest takie są w tyłu. No nie, da zakładam to. Kurde, no nie da się. A ty kupiłaś jakieś cukce, u nas dzieci inwejdowały? Kurde, zdejmuję to. Trzeba złożyć reklamację, czyli dzisiaj składamy dwie reklamacje, bo jedną na cloud i jedną na cosplay. To jest taki hit. Ja mogę ci pomalować jak chcesz. Na jak? Krew ci zrobię. A to bez sensu, to widzę, że się nie będzie podobało coś takiego. Dawaj, ty chcesz być pomalowana, dobra. A to co ona mi zrobić ma? Makijaże halloweenowe. Taki? Dosyć, ale możemy zrobić taki. A ja sobie zrobię kota, co? A czy mi zrobisz kota? Ja ci zrobię. No dobrze, może tak zrobić. Ej, ty pies, ja kot. Dobra, możemy tak zrobić. Ale jak się robi psa? Makijaż. No to wpis, makijaż psa. Makijaż psa. Ja mogę, no ja wy... To niezły cosplay. Dobra, to zacznijmy od oka. A to nie będzie pod blackface podchodziło? Nie, no to jest makijaż halloweenowy, jak to jest blackface. Nie, dobra. Całą twarz jest chuj czarny, daj tylko tu i tu. Ja powinienem tutaj. No co? Ta. Życie klauna, kurwa. Kto w cyrku pracuje, ten się w cyrku nie śmieje. Teraz inwajdujemy streamerów, że oceni nasz cosplay. Siemanko. Nie, inaczej trzeba zagrać, że ona zareagowała. Strzałeczka. Cześć ryba, oceniasz cosplaye? Robi, już patrzyłam, bo chodziłam na twój, ale zastanawiałam się, czemu macie tego, czemu Oliwka ci rysuje pieska na twarzy, bo widziałam tweeta i liczyłam na Oliwkę w jasnych włosach i liczyłam na... nie do pieska akurat, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ale jesteś boostowany w tym cosplayu przez Oliwkę. Także, zawdzięczasz jej bardzo wysoką ocenę. Ty też bardzo ładnie, Karolina. Dobra, teraz idziemy do kogo? Nerwariena? Nerwarem przecież z nerdem i nie wiem. Bez kitu, Yamato. Yamato, ocenisz mój cosplay? Yo, Yamato, ocenisz mój cosplay. Streamujesz teraz? Okej, zobaczę. Let me see. Good, is it good? Very good, piątka. Mi łeb napierdala, znowu mi łeb napierdala. Ja pierdolę, znowu mi łeb napierdala. Znowu mi łeb napierdala. Kończę mi tobie. Ja pierdolę, jak nie wypał. Jak coś próbuję zrobić, to wychodzi takie gówno. Ja pierdolę, jak to mogło kosztować 200 zł? Jak to mogło kosztować 200 zł? Wytłumacz mi to, kurwa. To mogło kosztować 200 zł! Mam siły, jak mam dupkę wielką w ogóle. Mam tyle sił, no bo w końcu syn, nowy bimer, lot po świnie, flex and face.
Teraz ty tańczysz. Widzowie, bardzo ważne ogłoszenie, które najprawdopodobniej być może się już nikt nie powtórzy. Największe ogłoszenie w historii tego kanału najprawdopodobniej. Jak pewnie wiecie, jestem streamerem. Streamer głównie streamuje. Widzowie, miesiące były różne. Raz się udawało streamować po 200 godzin, niekiedy po 280. W tym miesiącu zaledwie 250. Powiem nawet więcej, streamowałem dzień w dzień, potrafiłem przez kilka miesięcy, dzień w dzień, a w tym miesiącu zrobiłem sobie wolne w niedzielę, bo miałem pane. Ale widzowie, mimo to, udało się, bo dzisiaj jest ostatni dzień października, po wielu próbach, trudach, byciu męczennikiem na streamie u Idola, mogę oficjalnie powiedzieć, że kanał Rybson LOL Podłoga został oficjalnie najczęściej oglądanym kanałem w październiku na polskim Twitch TV. No i teraz to nie jestem ja, ona czy wy, to jesteśmy wszyscy my razem. Jako community, zrobiliśmy to wspólnie. Ja wiem, że tutaj dużo widzów, którzy w ogóle przyszli tylko zobaczyć tylko kobietę w cosplayu i dużo ludzi było tylko na aferze z Pandora Gate, ale to jesteśmy my! My jesteśmy top 1, widzowie! Nie Multi, nie Gucio, nie Evron i nie Mergani! My jesteśmy top 1! My! I z tej okazji chcę powiedzieć, że szykują się ogromne rzeczy w 2024 roku! Totalnie niesamowite rzeczy, takie jak Xayo Cupy, jeszcze większe niż wcześniej, inne w ogóle na wyższym poziomie niż ostatnio, Team w Ultralidze, z budżetem, jeżeli się uda, ogromnym, ogromnym! A to wszystko to jest 2024 rok! Dlatego widzowie, dziękuję wam, tobie i temu dziecku z prawej, bo bez niego tego cosplayu by nie było! Także dziękuję wszystkim za dzisiaj, to już na tyle. Jesteśmy tobie na kanałem w październiku, ogólnie się takimi rzeczami nie chwalę, nie przejmuję, ale tym warto się pochwalić! Cały Twitch musi się z nami w końcu liczyć. Nawet Wardenga nas oglądał. Dodatkowo warto dodać, że mamy rekord polski w liczbie widzów na transmisji, bo Wardenga nas puści na swoim live'ie, a jak ja miałem 5000 plus jego widownia, więc ja pobiłem rekord. Jestem największym rekordzistą. Zaraz po Idolu. Ja, widzowie, się z wami żegnam.